Dolina Środkowej Wisły i jej przełom między Wyżynami Sandomierską i Lubelską to przedziwna kraina, w której nic nie jest oczywiste. Południe Mazowsza, bez dużych miejskich ośrodków tętniących ruchem i gwarem, bez wielkiego przemysłu, gdzie wydawać by się mogło, życie płynie cicho, spokojnie i zgodnie ze zmianami pór roku, wśród łagodnych wzgórz i nostalgicznych krajobrazów. Z bliska okazuje się jednak, że jest to ekologiczne cacuszko pełne swoistego zabiegania, krzątanin, hałasu śpiewających i drących się w niebogłosy ptaszyst, wręcz okupujących wiślane łachy, bagienka, łąki, gąszcza krzaków, z sarnami bezczelnie pasącymi się całymi dniami na przekładańcu pól i lasków. Taka prawdziwa bomba ekologiczna przyrody, która ciągle czeka na odkrycie i objawienie swego bogactwa. Czeka, by zachwycili się nią turyści, a mieszkańcy umiejętnie rozreklamowali, bo chyba znieczuleni codziennością obcowania z tymi wspaniałościami, sami nie bardzo je doceniają. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się tu zwyczajne i banalne, po bliższym poznaniu już takie oczywiste nie jest. Spokój to nie letarg i uśpienie, tylko wykonywanie prozaicznych, ale niezbędnych codziennych zajęć. Kościół to nie tylko obiekt sakralny, ale obudowanie skrytych w nim historii, zabytkowych dzieł sztuki i wielu tajemnic. A bagienko zarośnięte trzcinami może okazać się cennym rezerwatem pełnym rzadkich, a nawet ginących gatunków flory i fauny, umieszczonych w tak zwanej Czerwonej Księdze. Chotcza. Wieś gminna, jakich wiele na Mazowszu. Przez parę porannych godzin jest tu trochę ruchu i gwaru w pobliżu urzędu gminy, kilku sklepów, szkoły, banku i ośrodka zdrowia. Potem ludzie rozpraszają się na polach, w gospodarstwach, w lasach nad rzeką. Ciszę zakłóci czasem przejeżdżający drogą samochód, pracujący na polu traktor, piła warcząca w środku lasu albo rycząca gdzieś krowa. Sprawy dotyczące funkcjonowania całej gminy i poszczególnych jej mieszkańców rozgrywają się w urzędzie. Jest rada gminy, wójt, urzędnicy i są problemy do rozwiązania. Te podstawowe, jak szkolnictwo, opieka społeczna czy infrastruktura gospodarcza, rozwiązywane są zgodnie z przyjętymi założeniami. Reszta w miarę potrzeb na bieżąco. Ostatnie kilkanaście lat intensywnych działań i umiejętnego wykorzystania środków unijnych zaowocowało nowymi, wyasfaltowanymi drogami. Wodociągi praktycznie dotarły do wszystkich gospodarstw. Ekologiczne szamba i zorganizowany odbiór odpadów zmniejszyły radykalnie niekorzystną presję człowieka na środowisko naturalne. Podobnie dzieje się w większości wsi w Polsce. Tutaj może lepiej i szybciej potrafiono sięgnąć po środki pomagające unowocześnić i ułatwić życie i pracę mieszkańcom gminy. Ale wystarczy spojrzeć na mapę, by stwierdzić, że jest coś, co może Chotczę wyróżnić, zrobić z niej niezwykle ciekawy turystycznie ośrodek. No bo popatrzmy, kilkanaście kilometrów dzieli Chotczę od Janowca, a po przeprawie promem przez Wisłę także od Kazimierza Dolnego. Jadąc na północ, niecałe 30 kilometrów dobrą drogą przez Zwoleń, można dotrzeć do Czarnolasu, siedziby Jana Kochanowskiego. Wracając, warto nadrobić kilka kilometrów i zajrzeć do miejscowości Wielgie koło Ciepielowa, by podziwiać dzieła Jacka Malczewskiego. Zaś kierując się od Chotczy na południe przez niebanalną miejscowość Solec nad Wisłą, dotrzeć do Tarłowa, a dalej do Bałtowa, słynącego z Jurajskiego Parku Dinozaurów. I nieco dalej, aż po świętokrzyskie perełki turystyczne,
kopalnię krzemienia pasiastego, dmarki, porcelanę z Ćmielowa. Wszystko to w zasięgu kilkudziesięciu kilometrów. Od godzinę drogi samochodem, turystyczny dzień rowerem, troszkę dłużej pieszo z plecakiem. Ale za to jakie widoki, jakie krajobrazy i ciekawostki, jakie spotkania z przyrodą, historią, sztuką, architekturą, z przyjaznymi ludźmi, chętnie opowiadającymi o tym, co robią, jak żyją i jak to było za czasów ich rodziców i dziadków. Przypomnijmy sobie pokrótce, co oferują nam wspomniane miejscowości. Kazimierz Dolny. Zerkamy przez internetową kamerę. Jaka jest tam pogoda? Czy wielu turystów szlifuje bruki rynku? Co się dzieje nad Wisłą? A dzieje się wiele. Od zawodów motolotniarzy przez znane i uznane od wielu lat festiwale, jak choćby Kapel i Śpiewaków Ludowych, czy filmowy Festiwal Dwóch Brzegów, po zloty turystyczne, różnego rodzaju konferencje, imprezy i zawody. Prawie obowiązkowym punktem pobytu w Kazimierzu Dolnym są wycieczki po Wiśle szybkimi i zwinnymi łodziami albo korsarskim statkiem. Nic więc dziwnego, że to małe, ale urocze miasteczko przyciąga imponującą liczbę odwiedzających, sięgającą nawet 3 milionów osób rocznie. Pod koniec XIX wieku Kazimierz zmienił charakter z handlowego na obecny letniskowy. Idealnie spełniał też malarskie poszukiwania szczerości, prymitywu i egzotyki, kusząc wspaniałymi plenerami rozlicznych profesorów i studentów uczelni artystycznych. Z początkiem XX wieku nastała kazimierzowska era sztuki. Trwa ona do dziś. Jednak tłumy turystów i gwałtownie wprowadzana rewolucja architektoniczno-organizacyjna zmieniają senne, niegdyś zakurzone, ale przemiłe i tajemnicze miasteczko w kurort. Co prawda piękny i nowocześniejszy, choć powoli zatracający ową nieuchwytną, nostalgiczną atmosferkę niepowtarzalności. Przez Wisłę można przeprawić się do pobliskiego Janowca, tak zwaną suchą nogą, albo z rowerem, motocyklem czy samochodem, korzystając z promu. Dodatkowa to atrakcja turystyczna, choć trzeba zasięgać języka, czy prom kursuje, bo zbyt wysoka albo odwrotnie, za płytka woda uniemożliwiają żeglugę. Historię, ciekawą i burzliwą, wyczytamy sobie na miejscu, z folderu, tablicy informacyjnej lub poznamy w sali muzealnej. Obejrzeć mury i pozostałości komnat warto, bo część jest odrestaurowana, a część pozostawiona w stanie dającym pojęcie, jak wielki to i bogaty był obiekt. Jednak dopiero z lotu ptaka widać jak na dłoni plan zamku, rozkład sal reprezentacyjnych i pokoi użytkowych. Podziwiamy grubość murów, a przede wszystkim wspaniałe położenie na skarpie, która kiedyś była brzegiem płynącej dołem Wisły. Teraz rzeka omywa odległe zbocza pagórków Wyżyny Lubelskiej, ale w czasie wysokich powodziowych stanów bywa, że woda wdziera się do miasteczka, podtapiając niżej położone domostwa. Janowiec na szczęście nie uległ trendowi gwałtownego dostosowywania się do systematycznie wzrastającej liczby turystów. Pozostaje niewielką, spokojną miejscowością, zachowującą swój od lat ustalony charakter. Takie też wrażenie stwarza przy pierwszych odwiedzinach. Niech nas jednak nie zwiodą te pozory nudnej senności. Latem impreza goni imprezę. Prawie każdy weekend przynosi coś nowego. A to festiwal wina, tak, tak, dobre nasłonecznienie okolicznych wzgórz i łagodny klimat sprzyjają zakładaniu winnic. Jest ich już kilkadziesiąt, a ich właściciele z dumą i znawstwem
prezentują koneserom swoje wyroby. Równie atrakcyjne są kilkudniowe imprezy prezentacje regionalnych wyrobów wędliniarskich, pieczywa, przetworów, smakowitych nalewek własnego pomysłu, okraszonych pajdą chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Dziedziniec i mury Zamku Janowieckiego stanowią wspaniałą i atrakcyjną oprawę straganów pełnych regionalnych przysmaków, często przygotowywanych na bazie ekologicznie produkowanych surowców, naturalnych, bez chemii, bez ulepszaczy i wykonywanych zgodnie z tradycją domowych kuchni naszych babci. Kazimierzowsko-Janowiecki coroczny filmowy festiwal Dwóch Brzegów to okazja spotkań z kinematografią różnych krajów, dyskusji z twórcami tych dzieł, aktorami, scenografami, reżyserami i możliwość wysłuchania ich osobistych refleksji dotyczących tej osobliwej nadwiślańskiej krainy. Uważa pan, że taki przyjazd do Janowca to jest coś atrakcyjnego dla pana? Proszę pana, ja mam wszystkie obowiązki w życiu publicznym. Jeżeli ktoś mnie chce, to już jest atrakcyjne. Ja wtedy zawsze przyjadę. Ale to jest piękne miejsce i tu przyjeżdżam również z przyjemnością, ale to nawet gdyby nie było przyjemności, też bym przyjechał. To takie z boczku pytanie, mianowicie ten region jest stosunkowo mało znany, a jest począwszy od Czarnolasów poprzez tutejsze miejscowości, aż po właściwie kopalnię Krzemionek, tak atrakcyjny, że jak ja go poznałem, to zapraszałbym wszystkich. Czy pan troszkę pozna na tyle, żeby też promować to? Ja tu przecież mieszkałem bardzo długo w Kazimierzem, także też uważam, że to jest bardzo ciekawa część Polski. A jeszcze dodam, o czym pan nie wspomniał, że to jest część Polski, gdzie mówią najlepszą polszczyznę. I gwarą jeszcze. No gwarą swoją drogą, ale ta polszczyzna tutejsza jest jakby takim wzorcem polszczyzny dzisiejszej, dobrej polszczyzny. I prości ludzie mówią najładniej chyba z całej Polski. I tak mówią lingwiści i ja też się z tym zgadzam. Dziedziniec Zamku w Janowcu to naturalny amfiteatr do prezentacji filmu, wysłuchania koncertu, muzyki klasycznej, zespołu rockowego czy rozlicznych, rozśpiewanych i roztańczonych zespołów ludowych. Przewija się ich tu sporo. Impreza goni imprezę, a jedna ciekawsza od drugiej. I wszystko to ma miejsce w cichym, spokojnym Janowcu, gdzie ludziom nigdzie nie śpieszno, gdzie zawsze znajdzie się czas na sąsiedzkie ploteczki, posiedzenie na ławeczce przed domem albo wypicie z kolegą szklaneczki chłodnego piwa. Jest jeszcze jeden powód, dla którego do Janowca corocznie przybywa spora grupa specyficznych turystów-wędrowników, entuzjastów spotkań z przyrodą, poszukiwaczy i podglądaczy rzadkich gatunków zwierząt zamieszkujących tę krainę przełomu środkowej Wisły. Najzwyklejszą pod słońcem, ale zarazem pełną zaskoczeń, niebanalnych spotkań i wielu niespodzianek. Do Janowca przyjeżdża się, by stąd zacząć poznawanie krainy żółwia i dinozaura. Zima wszędzie może być piękna. Wprawdzie nie wiadomo, czy na piękno przyrody wrażliwe są żółwie, ale najważniejsi mieszkańcy rezerwatu Borowiec, żółwie błotne, na pewno nic o tym nie wiedzą. Ukryte w pancerzu, przycupnięte na dnie rozlewiska rzeki Zwolenki, hibernują od października do marca. Czasem budzą się dopiero na początku kwietnia. Tu meandrująca rzeka Zwolenka. Tak. Na całej długości pięknie położona pośród wydm, pośród starorzeczy, pośród torfianek, poprzez rezerwat Borowiec i wchodzimy do rzeki Wisły tutaj na wysokości Lucini. W okresie godowym samce są agresywne wobec siebie, a w poszukiwaniu wybranki serca przemierzają nawet odległe przestrzenie. I to dość szybko. Łatwo je rozpoznać, bo są z reguły oznakowane specjalną farbą. Stąd też wiadomo, że niektórym wystarczył zaledwie tydzień, by dotrzeć do odległego o 20 kilometrów Zwolenia. W rzęsie i kępach trzcin trudno dostrzec kilkunastocentymetrowego żółwika. Jest prawie czarny. W dodatku żeruje głównie nocą. Ale za dnia lubi wystawić łepek na słońce.
a bywa, że godzinami wygrzewa się w ulubionym miejscu, broniąc go przed intruzami. Za to w wodzie jest zwinnym i szybkim myśliwym. Udanie poluje nawet na małe rybki. W sprzyjających warunkach dożywa 120 lat. Żeby tak się stało, wolontariusze opiekujący się rezerwatem Borowiec odnajdują miejsca, w których samiczki składają jaja, by potem je ostrożnie przenieść do inkubatora, gdzie żółwiki wykluwają się jak pisklęta. Można powiedzieć, że żółw błotny jest uznanym symbolem nadleśnictwa Zwoleń, na którego terenie znajduje się rezerwat Borowiec. Zwoleńscy leśnicy mają pod swą kuratelą dużą część Puszczy Kozienickiej i są zobligowani do zapewnienia możliwie najlepszych warunków wszystkim występującym tu gatunkom. Choć żółwie mają tu wyjątkowe przywileje. Żółwie i krokodyle to równie stare gady jak dinozaury. I proszę mi wierzyć, że na tym terenie można by wywieźć genealogię żółwia błotnego aż od ery dinozaurów. Pracownicy nadleśnictwa poświęcają wiele czasu na poznanie ich zachowań, sposobów zdobywania pożywienia, dróg przemieszczania się, upodobań. Dbają, by żółwiom nie stała się żadna krzywda, żeby nikt nie zakłócał im spokojnego bytu. Żółw potrzebuje i wody, i bagna, i suchych, piaszczystych wzniesień. Jest to uwarunkowane jego biologią. Żółw, na którym siedzę, jest tylko eksponatem. A ten maleńki żółw błotny, wykluty z 2-centymetrowego jajka, dla porównania, proszę, to jest jajo bociana czarnego wielkości około 8 cm. Aby wywieźć historię żółwia na tym terenie, w zasadzie powinno się zacząć aż od ery dinozaurów. Populacja narażona jest na wszystkie niekorzystne wpływy, jakie dzisiejsza cywilizacja, dzisiejsze środowisko przynosi takiemu gatunkowi. Optimum rozwoju na tym terenie to było 5000 lat temu. Dzisiaj niestety środowisko się zmienia. Ochroną został objęty w 1935 roku już. W Polsce poza Borowcem jest tylko 5 takich rezerwatów. I tak naprawdę tu właśnie zaczyna się nadwiślański szlak żółwia i dinozaura, kończący się w Bałtowskim Parku Jurajskim. Żeby ruszyć tym szlakiem na dobre, trzeba przejechać przez Chodcze. Niedaleko, raptem kilka kilometrów, ale ominąć się nie da. Drogowskazy w Chodczy informują, że stąd do najbliższych, mniej lub bardziej interesujących miejscowości jest po kilkanaście kilometrów. Lipsko, wiadomo, centrum gospodarczo-administracyjne, siedziba władz powiatowych. Tam trzeba bywać. A Ciepielów? Tu dobijamy do ruchliwej trasy z Warszawy do Sandomierza, prowadzącej dalej na południe Polski. Ciepielów sam w sobie wart jest odwiedzin. Ciekawe położenie, pozostałości starej zabudowy, wiele historycznych odniesień w wyniosłym, monumentalnym kościele i obok na cmentarzu. Warto jednak poświęcić jeszcze odrobinę czasu, przebyć jeszcze kilka kilometrów, by dotrzeć do malowniczej miejscowości Wielgie. Jej ozdobą są rozległe widoki, stawy rybne i wyjątkowo pomysłowa stała wystawa. Na niby sztalugach umieszczono duże blaszane płaszczyzny, a na nich dzieła lub detale najbardziej znanych obrazów wybitnego polskiego malarza symbolisty Jacka Malczewskiego. Przebywał on tutaj, w Wielgiem, we dworze swego wuja na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku. Widoki i nastroje musiały poruszyć wrażliwość młodego człowieka, skoro otaczające wieś spokojne mazowieckie krajobrazy, stawy i nieistniejący już dwór były wielokrotnie przywoływanymi elementami w wielu pracach artysty. Z drugiej strony Ciepielowa, w pobliskiej wsi Dąbrowa, raz do roku na kilka godzin
historia otwiera znacznie bliższą, tragiczną kartę. Prawie z całej Polski przyjeżdżają tu kombatanci z rodzinami, by uczestniczyć w uroczystości zakończonej chwytającym za serce apelem poległych. We wrześniu 1939 roku żołnierze Wehrmachtu, wbrew obowiązującemu prawu międzynarodowemu, zabili tu wziętych do niewoli polskich żołnierzy 74. Pułku Piechoty. Major Pelc, dowodzący polskim oddziałem, zginął zaraz na początku potyczki. Najprawdopodobniej była to zemsta za opór stawiany przez Polaków przed wzięciem do niewoli. Was wzywam, żołnierze zgrupowania wszystkich stopni, wraz z ich dowódcami, w tym pułkownika Józefa Pelca, kapitana Mariana Cyrulińskiego, rotmistrza Tadeusza Betleja, rotmistrza Leona Podrezę. Stańcie do apelu! Ulegnij na polu chwał! Niemcy zdawali sobie sprawę, że łamią prawa wojenne i by to zatuszować, kazali żołnierzom zdejmować mundury przed egzekucją. Miało to wyglądać na rozprawę z partyzantami. Obecnie co roku w rocznicę w Dąbrowie ma miejsce inscenizacja tych tragicznych wydarzeń. W pokazie używane jest autentyczne uzbrojenie i mundury oraz zachowane do dziś pojazdy. Jedynie amunicja to ślepe naboje, a przypadki śmiertelne są tylko odgrywane przez aktorów amatorów. Niedaleko od Dąbrowy i Ciepielowa, a więc niedaleko i od Chodczy, może pół godzinki jazdy samochodem, kolejne ważne, ba wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie Polski. Czarnolas. Skojarzenia nasuwają się natychmiast. Dwór wśród lip, a pod jedną z nich mistrz Jan układający wiersze. Po łacinie, co było w ówczesnym zwyczaju, i w rodzimym polskim języku, co było nowością absolutną. Obecnie uznaje się Jana Kochanowskiego za pierwszego poetę tworzącego po polsku poematy, wiersze, sztuki teatralne, treny. W trenie 13 czytamy: Moja wdzięczna Orszulo, bodaj ty mnie była, albo nie umierała, lub się nie rodziła. Małe pociechy płacę wielkim żalem swoim za tym nieodpowiednim pożegnaniem twoim. Tu mi kamień murarze ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie. Orszula Kochanowska tu leży, kochanie ojcowe, albo raczej płacz i narzekanie. O pakeś to niebaczna śmierci udziałała, nie jać onej, ale mnie ona płakać miała. Wszystkie nastroje z twórczości mistrza Jana znajdujemy w Czarnolesie. Ciszę, spokój, zadumę w cieniu lip, przyrodowej kaplicy i pomniku Urszulki. A obok festyny, zabawy, koncerty fortepianowe, pikniki przy grillu, pokazy kunsztu orkiestr dętych, zloty miłośników starych pojazdów. Cały bogaty i różnorodny repertuar dobrej i dobrze zorganizowanej rozrywki. Któż by się spodziewał, przekraczając bramę czarnoleskiej posiadłości Kochanowskich, że tak kontrastowe nastroje mogą się tu przenikać bez zgrzytów, w pełnej swobody symbiozie. W jeszcze inny nastrój, powagi, wprowadza nas w powrotnej drodze wizyta w zwoleńskim kościele. Oto w kaplicy Kochanowskich stajemy przed marmurową tablicą i odczytujemy wyryte na niej epitafium. Jan Kochanowski. Wojski sandomierski tu spoczywa, aby uczony przechodzień nie minął bez uczczenia zwłok takiego męża. Lasy otaczające Chodcze dobrze są znane amatorom podgrzybków. W czasie wysypu nikt stąd nie wraca z pustym koszem. Lśniące brązowe łebki często można znaleźć w płytkich rowach.
Są to pozostałości po okopach, którymi pocięte były lasy w czasie zaciekłych i niezwykle krwawych walk podczas przełamywania frontu na Wiśle. Inscenizacje tych zdarzeń są jedynie ilustracją tamtych dramatycznych wojennych zmagań. Wisła jest jedną z granic gminy Chotcza. I tędy na wyzwolone już tereny przedzierały się oddziały partyzanckie. Inscenizacja przypomina jedną z najkrwawszych bitew, w której partyzanci przełamujący od tyłu umocnienia niemieckie, opłacając to dużymi stratami, zostali zaskoczeni ogniem artylerii i piechoty ze strony radzieckich sojuszników. Mimo uzgodnionego wcześniej precyzyjnie terminu operacji. Liczba ofiar wśród partyzantów była przerażająca. W wielu wsiach gminy Chotcza pomniki upamiętniają trudne, bohaterskie czasy. Niecodzienne wydarzenia i związane z nimi uroczystości bywają okazją do nadzwyczajnych spotkań Rady Gminy z wójtem i administracją urzędu. I choć kanwą są wtedy tematy związane z historycznymi datami i sposobami ich upamiętnienia, to od bieżących spraw się nie ucieknie. Szczególnie gdy dotyczą miłych, a nawet podniosłych momentów w życiu całej społeczności, jak na przykład ufundowanie sztandaru dla szkoły i uroczyste przekazanie go w ręce uczniów. Okazjonalne uroczystości i inscenizacje uczą młodzież, a starszym przypominają, że dzięki ofiarom poniesionym przez ich ojców i dziadów wyrosło pokolenie Polaków, które nie doświadczyło okropności wojny. Wojny, która w okolicach środkowej Wisły pozostawiła konkretne bitewne ślady, spalone wsie, bunkry, okopy, do dziś znajdowane niewybuchy. Jeszcze 50 lat po wojnie w tartakach narzekano, że tępiły się piły, a w trakach wylatywały zęby na odłamkach, którymi naszpikowane były drzewa. Pozostało też sporo dobrze udokumentowanych wspomnień z tamtych lat, a niektóre z nich opublikowane zostały na kartach monografii gminy Chotcza. Ta księga, opracowana zbiorowym wysiłkiem pod redakcją Aliny Skorupskiej-Tomczyk i profesora Władysława Witczaka, prowadzi nas przez wieki, opisując historię poszczególnych wsi, ich mieszkańców i zdarzenia na terenach dzisiejszej gminy Chotcza. I nie wstydzić się tego, że pochodzimy ze wsi. Dlatego, że nasze wsie, większość z naszych wsi ma bardzo długą historię, często bogatszą i dłuższą niż jedno polskie miasto. Niewiele gmin w kraju może pochwalić się taką publikacją. To też monografia przedstawiona w czasie publicznej prezentacji wzbudziła zrozumiałe zainteresowanie. Zaczęło się dawno, bo pierwsze zapisy dotyczące Chotczy pojawiły się już za panowania Bolesława Wstydliwego i Konrada Mazowieckiego. Wiele w tej monografii liczb, dokumentów, wykazów, spisów mieszkańców. Jest także bogata dokumentacja fotograficzna. Z pewnym rozrzewnieniem oglądamy ubiory z dawnych lat, domostwa i narzędzia. Niedawno zrobione fotografie uzmysławiają nagle, jak wiele się zmieniło, unowocześniło, wyładniało w ostatnich kilkudziesięciu latach. Pasjonująca lektura dla zainteresowanych. A niedaleko od Chotczy, na południe, jest raj. Tuż koło Solca nad Wisłą. Raj, czyli wieś o tak specyficznym, delikatnym klimacie, że dojrzewają tu brzoskwinie. Solec, choć w XIX wieku utracił prawa miejskie, układem miejscowości, z rynkiem w centrum, licznymi zabytkami i mentalnością mieszkańców, zachował charakter miasteczka.
Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławiona. Kiedyś to było królewskie miasto. O jego wadze przesądzało położenie na skrzyżowaniu ważnych dróg handlowych. Ze wschodu na zachód, z dobrze strzeżoną przeprawą przez Wisłę, a rzeka była spławnym szlakiem północ-południe, którą płynęło zboże, drewno i droga sól. Stąd prawdopodobnie nazwa miejscowości Solec. Bywali w nim biskupi, książęta i królowie. Zamek i prawie całe miasto zostało zniszczone w czasie potopu szwedzkiego. Ocalało raptem 6 domów na obrzeżach. Na szczęście ostał się, wielokrotnie potem restaurowany, kościół klasztoru ojców reformatów. Na szczęście dla Solca i melomanów. Przedziwnym zbiegiem okoliczności kościół stał się bowiem salą koncertową, w której odbywają się występy młodych, utalentowanych muzyków z całego świata, zapraszanych do udziału w corocznym festiwalu muzyki klasycznej. Dzieje się tak dzięki inicjatywie dwojga niemieckich muzyków Heidi i Wilhelma Holzapfelów. Tak ich zauroczył Solec, że postanowili w nim zamieszkać, a przy pomocy muzyki, tego najpiękniejszego języka bez słów, realizować ideę niemiecko-polskiego pojednania. Właśnie dobiega końca budowa mostu przez Wisłę, łączącego województwa mazowieckie i lubelskie. Na małą lokalną skalę ułatwi to dotarcie z Solca do Piotrawina. Zwiedzimy tam kościół i kaplicę, w której spoczywają zwłoki Piotra Strzemieńczyka, od którego imienia wzięła nazwę wieś Piotrawin. Jak się zejdą krzyże na kościele, to znaczy się Piotrawin zaliczony. Jeśli będziemy dociekliwi, to dowiemy się, zapewne z ogromnym zaskoczeniem, że już wieki temu rozgrywały się tam sprawy ogólnoeuropejskie. No bo jeśli sam król musiał przyjeżdżać z dworem do Solca, by rozsądzić spory, które następnie wymagały uznania i akceptacji przez Watykan, to można uznać, że Europa była nie mniej zintegrowana niż obecnie. Rzecz cała dotyczyła Stanisława Szczepanowskiego, krakowskiego biskupa, który nabył wieś od Piotra, dziedzica Piotrawina, któremu się wkrótce zmarło. Spadkobiercy twierdzili, że biskup nabył, ale nie zapłacił. Biskup przeciwnie, ale żadna ze stron świadków nie miała. Miał natomiast problem król Bolesław Śmiały, który rozsądzał sprawę. Ciąg dalszy opisuje Jan Długosz, przytaczając legendę, jakoby biskup Stanisław stanął nad grobem świadka, odmówił modlitwę, pastorałem dotknął trupa i rzekł mocnym głosem: Piotrze, wstań, który śpisz, i powstań z martwych. I od razu przy wszystkich Piotr podniósł się, a biskup podał mu rękę, pomógł mu wyjść z grobu i poprowadził go na sąd. Sprawa ta była rozpatrywana w Watykanie, gdy po męczeńskiej śmierci biskupa Stanisława wpłynął wniosek o uznanie go świętym. Stanisław jako pierwszy polski święty został uznany za patrona Polski. I znowu się okazuje, że mało znane, a ważne historycznie zdarzenie miało miejsce tu, nad środkową Wisłą. Gdy już będziemy w Chodczy i powędrujemy stąd kilkanaście kilometrów w górę Wisły, pieszo, rowerem czy łodzią, to bez trudu przekonamy się, jak wiele arcyciekawych historii rozgrywało się w tym pozornie spokojnym regionie, oddalonym od znaczących i gwarnych ośrodków decyzyjnych. Kolejny tego przykład znajdujemy w nieodległym Tarłowie, w dominującym nad miasteczkiem ciekawym kościele.
sam w sobie mógłby zaskoczyć tym, że jest pierwszą w Polsce świątynią, w której fasadzie użyto wolno stojące kolumny. Zastosowano więc rozwiązanie zwiastujące nadchodzący barok. Fronton zdobią dwie ponadnaturalnej wielkości rzeźby. Czerwone, bo ceramiczne, wypalane. I ponoć największe tego typu w Polsce. Przedłużenie frontonu stanowią duże sześciokątne wieże, w których znajdują się dzwony z 1653 roku. Wnętrze kościoła to perełka wczesnego baroku. Uwagę przykuwa galeryjka obiegająca nawę pod sufitem, a także bogate dekoracje stiukowe. Najpiękniejsze przedstawiają Taniec ze śmiercią, swoisty, osadzony w realiach epoki esej na temat znikomości ludzkiego życia. Obrazy te powstały około 1650 roku i o dziwo prawie nietknięte przetrwały do dziś. Ale prawdziwa sensacja czeka nas dopiero w podziemiach kościoła. W krypcie obok znakomitych osobowości rodu Oleśnickich i Denhoffów znajdziemy trumnę z ciałem Anny Stanisławskiej, pierwszej w dziejach Polski poetki tworzącej w naszym rodzimym języku. Ot taki kochanowski tyle, że w sukni. Poetka ceniona przez historyków sztuki i obecnie w pełni doceniona przez miejscowe społeczeństwo. Żyła krótko, raptem 50 lat, a więc 4 lata mniej od Jana Kochanowskiego. Za to życie miała dość bogate, choć mocno skomplikowane. Problemy z pierwszym nadpobudliwym mężem pomógł rozwiązać król, a dwóch następnych dość szybko zabrał jej wojny. Możemy się o tym dowiedzieć z licznych utworów bogatej poetyckiej spuścizny pozostawionej przez Annę Stanisławską, pierwszą damę polskiej poezji. Żeby zakończyć zwiedzanie szlaku żółwia i dinozaura, musimy opuścić województwo mazowieckie. Podążając od Wisły pod prąd rzeki Kamiennej, docieramy do Bałtowa. Z drugiej strony, z góry rzeki, spływają tu tratwy pełne turystów, zabawianych przez flisaków opowieściami, jak to było miliony lat temu, gdy królowały tu dinozaury. Bo to one są główną atrakcją Bałtowa. Ogromne, jak pół boiska piłkarskiego, ale łagodne, bo roślinożerne. I te drapieżne, z ogromnymi zębiskami i pazurami, jak ten najbardziej znany Tyrannosaurus. I całe rzesze małych, ale zwinnych, budzących niemiły dreszczyk emocji, gdy pomyślimy, że moglibyśmy spotkać się oko w oko z całą gromadą takich stworków. Lubimy się bać, gdy mamy świadomość, że z ich strony nic nam już nie grozi, bo żyły tu ponad 60 milionów lat temu. Nic dziwnego, że przyciągają dziesiątki tysięcy turystów rocznie. Raz, dwa, trzy. Dodajmy jeszcze niektóre inne atrakcje Bałtowa. Zwierzyniec pełen egzotycznych, sprowadzonych z różnych kontynentów zwierząt, żyjących tu, jak na safari, na otwartej przestrzeni. Prehistoryczne oceanarium z przeogromnymi podwodnymi potworami.
park rozrywki, swego rodzaju mały Disneyland. A dalej kraina koni, baseny z kulkami, karuzele i statki pirackie. Zwykle każdy taki zespół rozrywkowych urządzeń działa samodzielnie jako miejscowa atrakcja. A tu zgromadzono to wszystko obok siebie w przepięknej dolinie nad rzeką Kamienną. I tylko się cieszyć, że jest takie miejsce gotowe na przyjęcie turystów z ofertami noclegów, restauracjami, z zimowym torem narciarskim, pełne zabytków. Cieszyć się, a jednocześnie zdumieć pomysłowością i operatywnością twórców Jurajskiego Parku w Bałtowie. Sytuacja gospodarcza, społeczna, no była tutaj agonalna, fatalna, 40% bezrobocia, zero infrastruktury twardej, zero miękkiej, brak telefonii, brak internetu szerokopasmowego i tak dalej, doprowadziła do tego, że jakby mieszkańcy doszli do wniosku, że no potrzeba ogromnych zmian i założyli stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Bałtów. Przenieśmy się teraz szybko do Chodczy. Wszak nie na darmo przekonywaliśmy, że to bardzo blisko. Gdyby tę drogę pokonywać wodą, rzeką Kamienną do Wisły, a nią do Iłżanki, trwałoby to trochę dłużej niż samochodem. Za to wrażenia niepowtarzalne. Piękna Wisła, królowa polskich rzek, jedyna z wielkich europejskich rzek pozostawiona niemal w naturalnym stanie, jest kapryśna i nieobliczalna. W czasie powodzi daje się we znaki wsiom i miasteczkom położonym przy jej brzegach. Koło Chodczy wlewa się wtedy w koryto Iłżanki i wypełnia kilkasetek hektarów nisko położonych łąk, tworząc urokliwy zalew. Utrwalić ten stan rzeczy, pogłębić ów naturalny zbiornik, zabezpieczyć brzegi, stworzyć infrastrukturę, hotelik, restaurację, wypożyczalnię sprzętu do uprawiania sportów wodnych, bazę dla wędkarzy, rozwinąć sieć gospodarstw agroturystycznych. Takie miejsca zawsze stają się atrakcyjne dla spragnionych wypoczynku z daleka od miasta, ale w cywilizowanych warunkach. Przyciągają turystów, którym trzeba zapewnić posiłek i możliwość przenocowania. A to najprostsza droga do tworzenia miejsc pracy, zatrzymania odpływu młodzieży do miast, zdobycia dodatkowego źródła dochodów dla miejscowych rolników, którzy specjalizują się w produkcji truskawek, malin, jabłek, śliwek i wiśni, ale także kalafiorów, brokułów, ogórków, całego bukietu warzyw i owoców. Przykład Bałtowa wskazuje, że dobrze skalkulowane przedsięwzięcie przynosi profity. Lipsko, administracyjny ośrodek regionu, siedziba starostwa i urzędów powiatowych, w naturalny sposób ogniskuje takie przedsięwzięcia. Miasto też by na tym zyskało. Założenie jest proste. Stworzenie centrum wypadowego do każdego z atrakcyjnych miejsc położonych wokół. Przyjezdni zostawiają prywatne samochody, mają zapewnione noclegi i wyżywienie, a zorganizowanymi grupami, busami lub rowerami przemieszczają się po terenie. A warto, bo w każdej gminie wokół Lipska dzieje się coś ciekawego. Żyją, działają i prezentują swe dzieła twórcy ludowi, zawodowi artyści i rzemieślnicy. Koła gospodyń kultywują stare zwyczaje, obrzędy i pieśni, babcine przepisy na proste, ale smaczne, tradycyjne potrawy. Gdyby nie panie z siekierki czy tymienicy, popadłyby w zapomnienie takie delicje jak oponki gotowane na oleju czy wyśmienite pierogi z grzybami, kaszą i mięsem. A cóż dopiero mówić o kapuście z grochem bez kapusty. A teraz robimy kapustę bez kapusty, to znaczy z ziemniaki. Pożyskować będzie co zjeść. Dzień dobry. A co zwykło tak robicie? Takie danie wymyślono z konieczności w czasach, gdy na przednówku nie było co do garnka włożyć. A teraz proszę zajadać i palce lizać.
Gotowanie też przebiega tradycyjnie, nie na grillach czy w szybkowarach. No tak, czasem przyducha sprawi, że trochę dymu z kuchni pójdzie na izbę, ale się pokaszle, przewietrzy, dogotuje. A potem? Potem te potrawy, te obrzędy i pieśni stają się ozdobą miejscowych uroczystości i są niewątpliwą atrakcją dla mieszczuchów, dla mieszkańców całego powiatu i turystów ściągających do Lipska w czasie festiwalu kapel i śpiewaków ludowych. Wystrojone odświętnie Lipsko wypełnia się wtedy gwarem, śpiewami, spontaniczną radością. Starsi chętnie w tym uczestniczą, przypominając sobie dawne czasy, stare melodie i smaki z dzieciństwa. Młodzi szukają zabawy, rozrywki, porównując tamte i obecne sposoby umilania sobie życia, ucieczki od szarzyzny codziennych zajęć. Wszystkie atrakcje szlaku żółwia i dinozaura mogą zaskakiwać, bo tu naprawdę nic nie jest zwyczajne i oczywiste. Ot taka niezwyczajna kapusta z grochem, ale bez kapusty.